serio? Nic z tego nie rozumiem, co one mówią. Mam nadzieję, że mnie nie obrażacie. Ej! Chyba się ze mnie śmieją. Witajcie kochani! Dzisiaj przedstawiam Wam interaktywne zabawki firmy Tobii. Dwa roboty Tobii Friends oraz robot Smartwatch Tobii 2. Może zacznę od tego cudeńka. Robot Smartwatch Tobii 2 łączy w sobie interaktywne cechy smartwatcha z robotem zbudowaną własną osobowością. Tobii 2 ma wbudowane bardzo wiele funkcji. Posiada dwie kamery do nagrywania filmów i robienia selfie. Tu zmienimy na drugą. O, to my. Dzień dobry. Nie chciałam zdjąć. Tadam. Zdjęcia robi w rozdzielczości 640x480 pikseli, a filmy w 320x240. I co jest bardzo ciekawą opcją, dzięki funkcji edytowania zdjęć możemy je personalizować, na przykład dodając śmieszne naklejki albo kolorowe ramki. Ok, to teraz parę słów o interaktywnych grach znajdujących się w tym smartwatchu. Wchodząc w tryb menu, naszym oczom ukaże się cała gama gier, które podzielone są na gry logiczne, zręcznościowe, ruchowe oraz statystyki, czyli nasze osiągnięcia. W grach logicznych wyróżniamy Tobii i Krzyżyk, Rozkminij matmę Tobii godzinki, para do pary. W grach zręcznościowych wyróżniamy mistrza wsadów, obłędny balans, w którym dzięki ruchom nadgarstka próbujemy potoczyć kulkę w odpowiednim kierunku, wyścigi i kosmiczne podróże. Natomiast gry ruchowe zachęcają dzieci do aktywności fizycznej i znajdują się tu takie gry, jak na przykład Baba Jaga Patrzy, Tobii Mówi lub Roboto Box. Bardzo ciekawą grą jest gra Ukryte Cudaki, w której dziecko wraz ze swoim Tobii szuka ukrytych przedmiotów znajdujących się w otoczeniu, w którym samo się znajduje i dzięki temu ćwiczy spostrzegawczość. Jeśli chodzi o inne funkcje, to znajdujemy tutaj kalendarz, kalkulator, krokomierz, budzik, stoper, no i oczywiście zegarek. A cyferblat możemy sobie zmieniać według własnych upodobań. O, może ustawię sobie ten. I mamy kaktusiki. Dzięki kontroli rodzicielskiej to my decydujemy, ile czasu nasze dziecko będzie spędzać przed ekranem smartwatcha. To, o czym nie wspomniałam, to tak zwany świat Tobiego, w którym zaprzyjaźniamy się z robotem, na przykład karmiąc go. Możemy banany mu dać, niech sobie zje. Chyba jest zadowolony. Możemy na przykład, jak jest zimno, dać mu nauszniki. Ta ikonka informuje nas o stanie Tobiego, czy na przykład nie jest mu zimno, czy nie jest głodny, czy nie jest chory. Teraz możemy dać mu szaliczek. Możemy również urządzić mu pokoik. Wybieramy łóżko. Gdzie mu damy łóżko? Może, o, może mu tutaj damy łóżko. A tutaj możemy go sparować z innym smartwatchem Tobii. Smartwatch jest odporny na zachlapania, a bateria w zależności od intensywności użytkowania wytrzymuje aż do 5 dni. W zestawie znajdujemy Tobii Robot Smartwatch, czerwony pasek od zegarka, klips do przechowywania, kabel USB ułatwiający ładowanie,
instrukcja obsługi i to wszystko. To tyle, jeśli chodzi o smartwatch, ale widzę, że te dwa małe robociki się już nie mogą doczekać, więc teraz kilka słów na ich temat. Przedstawiam Wam super śmieszne małe roboty Little Tykes Toby Friends. Możemy się nimi bawić na trzy sposoby. Reagują na nas, czyli na nasz głos, na nasz ruch, na nasze emocje. Reagują na siebie nawzajem, czyli na drugiego robota Toby. I trzeci sposób, reagują na zegarek Toby Smartwatch. Robot w interakcję z nami wchodzi, gdy usłyszy nasz głos, jakieś dźwięki w pobliżu znajdujące się. O, tak jak teraz. Dzień dobry. Halo. Poruszy się. Na przykład poruszy głową, coś tam powie. Śmiesznego, mam nadzieję. Halo. Aha, no tak. Lubisz mnie? Natomiast gdy w odległości do 20 cm postawimy drugiego robota, zaczną się ze sobą komunikować, oczywiście w tylko w sobie znanym języku, zaczną się ze sobą przekomarzać, opowiadać sobie dowcipy. Co tam jeszcze powiedzą? Halo? Oczywiście teraz nie chcą. Obraziły się na siebie. Coś tam sobie opowiadają. Mam nadzieję, że nie o mnie. I tak mogą całą noc. Natomiast gdy w pobliżu znajduje się smartwatch Toby, to ten śmieszny robocik będzie reagował na wszystko, co będziemy wykonywać na smartwatchu. Na przykład, gdy będziemy robić zdjęcia, gdy będziemy grać w różne gry, on będzie reagował śmiechem albo w jakiś inny sposób. W pudełku znajduje się robot Toby, instrukcja obsługi, ale musimy pamiętać, że do działania robota potrzebujemy baterii, 6 sztuk LR44. Producent dołącza tymczasowy zasobnik na baterię i musimy pamiętać, żeby usunąć go przed pierwszym uruchomieniem robota. No dobra, to ja włączam te wszystkie roboty. Idę się bawić razem z Tosią. Będziemy się bawić robotami, smartwatchem. No i tyle. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa pa. Aha! No też się, pożegnajcie się. Pa pa. Aha! One też się pożegnają. Pa! Pa! No teraz się takie rozmowne zrobiły. Na koniec. Dobranoc, idziemy! To pa!